Dzięki współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Muzeum Miejskiego udało się w tej edycji festiwalu Fide et Amore zorganizować koncert specjalny, który odbył się w nowej siedzibie muzeum przy ulicy Muzealnej. Koncert pod tytułem Preludium Wolności, czyli Muzyka w cieniu wojny, zorganizowano w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Wystąpili Karolina Schönbeck na wiolonczeli oraz Katarzyna Kraszewska na fortepianie. Koncert odbył się w sobotę 20 września. Jest nam niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić dzisiejszy wieczór i tak i w dobudowanej części, jako że tamta zabytkowa część to strefa, ta nowa to muzeum. Witamy tutaj Państwa na koncercie. Wystaw co prawda jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zaprosić na wystawę. Tymczasem rozpoczynamy koncertem. Dzisiaj czekają nas dwie uczty. Jedna usta dla ucha, to za chwilę, a potem mam nadzieję, że usta dla ośmiu to nasi siatkarze, ale nie będziemy widzieć siatkarze. Koncert. Zapraszamy księdza Kuka, który jest twórcą tego koncertu. Tak, proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić osobę, która najpiękniej mówi o artystkach, repertuarze, osobę, która słowa dzięki maluje. Ksiądz doktor jest to. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i witam serdecznie w progach naszego Muzeum Miejskiego. Drodzy Państwo, po salach szkół, salach teatralnych, salach filmowych, koncertowych, po wnętrzach sakralnych naszych katolickich i ewangelickich świątyń przyszedł wreszcie czas na to, aby z wiarą i miłością przyjść do Muzeum Miejskiego i przedstawić dzisiaj kolejny wieczór, zaproponować porcję świetnej muzyki. Dzisiaj naszymi artystkami będą dwie młode, utalentowane artystki, które przyjechały do nas z stolic europejskich, ze Sztokholmu i z Warszawy. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Kraszewską. Ja powiem tylko tyle, że dzisiejszy program muzyczny składający się z sześciu utworów, Państwo dysponujecie folderami. W nich zamieszczono program w trochę odmienionej kolejności. Umieszczono w tym programie appendix, który nam pozwoli orientować się w repertuarze. Repertuar zatytułowany jako preludium wolności, bowiem te utwory powstawały w okresie I wojny światowej. Jeden w roku 1915, dwa w roku 1917 i wreszcie trzy w roku zakończenia I wojny światowej. Tak jak powiedział pan dyrektor, utworom jako kontrapunkt słowno-fotograficzny będzie towarzyszyła prezentacja. Tak więc artystki zapraszają nas w podróż w pierwsze dwudziestolecie ubiegłego stulecia, dokładnie w te cztery lata I wojny światowej. W podróż, jak to same zapisały w propozycji programowej, od chłodnej Finlandii aż po brzegi ognistej Brazylii, ale równocześnie będziemy wracali do żor. Do żor sprzed 100 lat, a może więcej, będziemy mogli odbyć sentymentalną podróż, preludium wolności. Już teraz chcę zasygnalizować, że wolą naszych artystek było, aby dzisiejszy koncert, też ewentualne ofiary, które Państwo chcielibyście złożyć, zostaną przeznaczone na leczenie koleżanki naszych artystek. Zapraszam na dzisiejszy wieczór muzyczny.